Ostatni odcinek zaczynał się od tego, że idzie myśliwy przez las. Dzisiaj zaczniemy, przychodzi myśliwy do sklepu i chce sobie kupić zestaw, mniej więcej taki jak jest tutaj. Kupuje sobie swoją wymarzoną broń, zakłada do tego montaż, może coś jeszcze właśnie pokombinować z tymi akcesoriami typu optyka, zdejmowany montaż i tak dalej, no ale broń jakby zostaje trochę pominięta w możliwości jej modyfikacji, jest taka jak jest wyciągnięta z pudełka. No dobra. Ale co by było, gdybyśmy mogli to zmienić? I taka broń mogłaby na przykład wyglądać w ten sposób. To jest Knia TV, odcinek o Abolcie. Ja jestem Kuba. Cześć, Daszbur. Abolty. Sztucery, czterotakty browningowe, których historia sięga 1984 roku. Przeszły wiele zmian. Doczekały się trzeciej generacji, dokładnie trzeciej plus i o tym dzisiaj opowiemy, o Abolcie 3+. Co tutaj jest fajnego w tym sztucerze? Pierwsza rzecz, zacznijmy od kwestii bezpieczeństwa. Browning tutaj poszedł naprawdę po sprawdzone i fajne rozwiązanie, jakim jest bezpiecznik wykorzystywany przy bokach i przy broni śrutowej Browninga. Mamy go pod kciukiem. To jest pierwsza rzecz. Jest on bardzo intuicyjny z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli chcemy, żeby broń była zabezpieczona, pociągamy go do tyłu. Jeżeli dla nas to jest dalej za mało, żebyśmy wiedzieli, czy broń jest zabezpieczona, czy odbezpieczona, to w momencie, gdy jest zabezpieczona, nie widzimy tutaj nic. Natomiast w momencie, gdy jest odbezpieczona, naszym oczom ukazuje się taka oto czerwona kropka. Dodatkowo mamy wskaźnik napięcia iglicy. Jeżeli on sobie tu w tym momencie jest widoczny, to znaczy, że broń jest gotowa do oddania strzału. Jeżeli ja sobie teraz go spuszczę, jest nienapięty, znika. Mamy dodatkową informację, że broń jest nieprzerepetowana. Kolejną bardzo fajną rzeczą, która naprawdę się super sprawdza, jeżeli chodzi o same już stricte warunki łowieckie, to jest kwestia rozładowywania broni. Ponieważ w przypadku większości czterotaktów, które mamy na rynku, gdy broń jest zabezpieczona, zamek jest zamknięty. Także co teraz musimy zrobić? Gdybyśmy mieli zwykły czterotakt, schodzimy na przykład z ambony, chcemy już sobie rozładować broń, więc musimy odbezpieczyć broń i dopiero zamek nam pozwala na to, żeby się otworzył. W przypadku Abolta mamy tutaj z boku taki specjalny, nazwę go dzyndzel, który pozwala na to, że jeżeli broń jest zabezpieczona, ja go naciskam i na zabezpieczonej broni jestem w stanie w bardzo bezpieczny sposób rozładować broń. Co jest bardzo fajnym, dodatkowym zabezpieczeniem, przede wszystkim w momencie, gdy polujemy, po prostu wtedy, gdy jest zimno, gdy nasze ręce trochę drętwieją, są do tego rękawiczki i jakby czucie w naszych dłoniach nie jest do końca takie, jakie w lecie. Ok, przeszliśmy przez bezpieczeństwo, pójdźmy teraz bardziej do ergonomii samego strzelania z tej broni. Jeżeli chodzi o takie fajne rzeczy, które tutaj zostały zastosowane, to zaczynając od samego tyłu, mamy specjalnie przygotowaną przez Browninga stopkę Inflex. Z jednej strony jest to po prostu zwykła gumowa stopka, ale nie do końca, ponieważ jest ona tutaj specjalnie ponacinana, co ma sprawić, że w momencie, gdy oddajecie strzał, lufa idzie do góry, ale jednocześnie broń chowa wam się pod ramię, dzięki czemu macie dużo bardziej kontrolowany wyrzut lufy i możliwość szybszego przeładowania i oddania strzału w sytuacji, gdy jest to wymagane. Oprócz tego mamy tutaj w zestawie dołączone takie specjalne żeberka, które sobie możemy dołączyć, jeżeli się okaże, że broń jest dla was za krótka. Także możemy sobie tutaj spokojnie to wszystko fajnie customizować. Następną rzeczą jest możliwość regulacji spustu. Ta regulacja spustu oscyluje pomiędzy 200 kg a 600 gram, co już naprawdę czyni go bardzo takim delikatnym i bardzo czułym na dotyk spustem. Także to też z dozą ostrożności, jeżeli ktoś z was
będzie celował właśnie w tą dolną granicę, natomiast taka możliwość jest. Kolejną rzeczą jest metalowy magazynek, co też jest bardzo fajną rzeczą. Jest oczywiście tutaj zwalniacz i dostajecie także gwint na końcu lufy, który pozwala Wam na to, żebyście zamontowali sobie tutaj na przykład tłumik, taki jak jest za mną, czy też jako opcja kompensator odrzutu. Dobrze, przeszliśmy przez to, jak wygląda ogólnie ta seria, natomiast tak jak wspomniałem na początku, mamy możliwość dokonania już po zakupie pewnych zmian, które nie wymagają tutaj pracy rusznikarza. Możemy to zrobić pod siebie ze względu na ergonomię, którą dostaniemy, lub po prostu pod wygląd, jeżeli chcemy, żeby nasz sztucer wyglądał troszkę inaczej. Co możemy zrobić? Pierwsze co, rzucają nam się tutaj w oczy takie dodatkowe, szerokie wkładki na pióro kolby oraz na członko. Te wkładki, tylko nakładki można je kupić osobno w zestawie. W ten sposób są takie lub zielone, które też się tam gdzieś przebiją w pewnym momencie tego filmu. Z jednej strony bardzo fajna rzecz pod względem widoczności na polowaniu, szczególnie teraz jesteśmy w sezonie zbiorówkowym. Z drugiej strony nie jest to wymiana istniejącego chwytu, tylko dołożenie jeszcze szerszego, a im szerszy ten chwyt z przodu członka, tym lepsza ergonomia strzelania. Oprócz tego, tutaj mam już przygotowaną, specjalnie odkręconą, mamy możliwość zmiany rączki zamka na jeden z dostępnych wyborów. Tutaj też na pewno pójdą przebitki, więc mamy jakiś tutaj taki bardziej zakręcony, bardziej heksagonalny. Są różne warianty, które możecie sobie założyć. Inną opcją, która też jest możliwa, jest ściągnięcie całkowicie tutaj właśnie tej nakładki i zamontowanie regulowanego pióra, które też możecie zrobić sami w domu, które pozwoli Wam na to, że w momencie, kiedy macie wyższy montaż, podniesiecie policzek i automatycznie skład będzie dużo lepszy. Jak widzieliście, macie tutaj naprawdę szerokie spektrum możliwości, od różnego rodzaju kompozytów przez fajną wersję w osadzie drewnianej. Jeżeli chodzi o ceny, cała seria Aboltów Trójek zaczyna się od ceny 3790 zł i następnie, w zależności od wariantu, który sobie wybierzecie, ta cena podlega jakiejś tam zmianie. Wszelkie akcesoria, o których dzisiaj mówiłem, linki do nich znajdziecie w opisie tego filmu. Ja Was bardzo proszę, żebyście dali w komentarzu znać, która wersja podoba Wam się najbardziej lub która konfiguracja tutaj, która została przedstawiona. Ze swojej strony dziękuję. Pamiętajcie o wszystkich YouTube'owych łapkach, subskrypcjach, komentarzach i tak dalej. Do zobaczenia, Dashburo.